W dzisiejszym odcinku wygrywa osoba, która się nie zaśmieje. Dlaczego drukarka w każdym wyścigu zajmuje drugie miejsce? Bo jest tuż, tuż. Okej. Okay. Jaka jest najstraszniejsza roślina w lesie deszczowym? No dawaj. Bambus! Teraz Wika będzie miała do wyboru karę. Albo ostry sos, albo zakręcenie butelką. No nie. No dawaj, spróbuj. Ja robię nie. Spicy. Jest spicy. Najlepszy seks był z kobietą czy z mężczyzną? Mężczyzną. Mega gorące. Mega. Zacznę od tego, że to jest w ogóle z życia wzięte. Jechałem autobusem. Jechałem autobusem kiedyś. No i jakby jadę. I widziałem osobę. Mogę dokończyć? Jechałem autobusem i widziałem osobę niewidomą, która była w tym autobusie. Ustąpiłem jej miejsce. No i jakby wydawało mi się, jakby, że wszystko git, jakby i tak dalej. Ja pierdolę. Natomiast następnego dnia zostałem wyjebany z roboty. Dosłownie, no, przyszedłem, że jakby rzucili mi papierami, jakby wyjebali mnie po prostu z pracy. No i tak długo mi zajęło, żeby dojść w ogóle czemu oni to zrobili. No i jakby kluczowe pytanie jest to, gdzie wtedy pracowałem. No pracowałem jako kierowca tego autobusu. Dlaczego? Dlaczego funkcjonariusze ABW? Dlaczego funkcjonariusze ABW wyjechali na szkolenie do Bali? Do Bali? Bo chcą się nauczyć, by się nie bali. Przychodzi mama do lekarza. Nie kończ. Zatrzymaj się. Chodził na szukanie żartów. Przed nami powiedział. Też. O ble. Co robią Transformersy po imprezie? Składają się na taksówkę. Uważam, że średni. Okej. Okay. Słuchaj, spotykają się dwa członki. W sensie dwa penisy. Okay. I zaczynają dyskutować i jeden do drugiego mówi: ty stary, z aptek wycofali Viagrę. Wiesz co to jest? No dalej, no. I drugi mówi: nie no, kurwa, to leżymy. No okej, okay, to było na poziomie głowiego. Ile pani ma dzieci? Pięcioro. Ile dziewczynek, a ilu chłopców? Pięciu chłopców. Jak mają na imię? Józef. Wszyscy? Tak. Jak pani na nim woła? Gdy wołam na obiad, to Józef i wszyscy przybiegają. A jak chce pani, aby jeden z nich przyszedł, to wołam po nazwisku. To się puszcza. Jak nazywa się indyk w drzwiach? Nie wiem. Indoor! Okej. Okay. Mogę dalej? Żona krzyczy do męża: codziennie wracasz pijany. A co ze mną? A co ze mną i z dziećmi? Kochanie, miejże rozum. Przecież nie możemy pić wszyscy. What the fuck? Właśnie, Karol, trzeba taki wybrać coś w takim stylu humoru, no. Spotykają się dwie dziewczyny. No i zaczynam tam rozmawiać jakby o diecie. Że rozmawiają o tym, co jedzą jakby i tak dalej. Jedna jakoś naprawdę definitywnie schudła i się pyta drugiej: a ty na jakie diecie jesteś, z ciekawości? No, że kochana, że drób i nabiał głównie. To znaczy, że co ty zazwyczaj jesz? A to się na mnie patrzy, mówi: ptasie mleczko. No, że jakby, że ptasie to jest drób, jakby i mleczko to jest nabiał. Okay. Żona wściekła na męża, dzwoni na jego komórkę. Gdzie ty się szwendasz? On na to na spokojnie: kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski, w którym ci się spodobał ten złoty naszyjnik z perełką? Ależ oczywiście, misiu, spuszcza z tonu żona. No to jestem w knajpie obok. Się uśmiechasz, czy nie? No, co ty jest w ogóle? Ja włamę kamień, a ty gdzieś tutaj ci w bok. No dobrze, wypiję już, no. Słuchaj,
śmieszne, chyba z żartu, tylko z tego, jak ten żart. No tak, ja nie zrozumiałem, o co chodzi w nim. Ale ten naszyjnik się mu podobał, a nie jej. Przychodzi baba do lekarza. I mówi... I lekarz mówi... Panie doktorze, brzuch mnie boli od pizzy. Boli brzuch od pizzy. Jak żegnają się lekarze? Laryngolog, do usłyszenia. Okulista, do zobaczenia. Ginekolog, jeszcze do pani zajrzę. Że chodzi o seks, tak? Nie. Słuchaj, rozmowa dwóch stolarzy. Jeden mówi... jeden mówi do drugiego. Co robisz? A drugi, że... Krzesło dla teściowej. A ten mówi... A za ile skończysz? Bo może wpadniesz na wódeczkę. A on mówi... Okej. Okay. Tylko podłączę do prądu. Może chcę teściową jakby krzesło elektryczne. Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. Nie odzywają się do siebie, bo są świeżo po kłótni. Nagle żona spostrzega stadko świń i pogardliwie pyta męża: to twoja rodzina? Tak, teściowie. To w takim trochę moim klimacie, w sensie tak trochę nawiązujesz follow-upik lekki do po prostu mojego żartu tutaj. Dlaczego Ania nie ma zębów? Ma wyjebane. Przychodzi baba do lekarza, a to lekarka. To zbieg okoliczności. Przychodzi szkielet do burdelu, a pracownica mu... A pracownica mówi mu: nieruchomości. Nie do końca nawet rozumiem, o co w tym chodzi. Żona mówi do męża: ile razy już ci mówiłam, żebyś nie był tak drobiazgowy? Ile razy? Chyba! Chodź do mnie, dawaj. Ile razy ci mówiłam, żebyś nie był tak drobiazgowy? 17. A że policzył. Byłam ostatnio z Wagim właśnie w bibliotece i okazało się, że jego członek jest w księdze rekordów Guinnessa. Ale później go wyciągnął. Bardzo doceniam też w ogóle... Ten... Ja zrobię. Dobra, co się zmienia ze mną? Wczoraj otworzyłem rachunek za prąd i wodę w tym samym momencie. Doznałem szoków. To śmiałam, sorry. Kręcę. Właśnie nie zrozumiałeś, tak? Właśnie dlatego uprzedzałem. O, to na żółto, to tam jest napisane? Wyzwanie? O, dobra, wyzwanie. No to wypij tego shota. Nie. Dobra, pół. Pi, czak. Nie, jeszcze nie jest pół. Serio, mam pytanie jedno. Dobrze, czekam. Czym się mierzy piach? A wiesz? Sandomierzem. Dobra. Ja mi się z tego pośmiałam. Jest dobre, ale proste. Dlaczego Wedel nie miał dzieci? Bo cały interes pakował w kakao? Nie, no nie ma opcji! Nie! Już? Tak. Ile to ma centymetrów? 18. Sam to mierz. Sam mam to mierzyć? Sam to mierz? Kłamasz? Tak, to jest follow-upem tego żartu, żebym sam to zmierzył. Nie, bo rozumiem, dbała żart o sądowierzu. Co odbiera Rudy w restauracji? Apetyt. O Jezu. Jak i niemiłe trochę. Dlaczego blondynka złamała nogę, gdy grabiła liście?
bo spadła z drzewa. Daję widzę. To masz śmieszne było, nie będę trochę dawał. Wiesz, Antek, jest taka jedna w ogóle... Jedna kluczowa... Są dwa podobne siebie słowa w ogóle w słowniku języka polskiego. Seksownie i perwersyjnie. Albo możemy zamienić na seksownie i zboczenie, bo tak bardziej Gen Z. Wiesz, jaka jest różnica w ogóle między seksownie a zboczenie? Wiesz? Ja też nie wiem, czy to wiesz. A potem jest taki też z życia wzięte w ogóle sytuacje, gdzie właśnie tam ja tak odróżniłem, jakby czym się różni zboczenie, a seksownie. Że seksownie jest wtedy, kiedy, no wiesz, to jest z jakąś koleżanką. Myślę, że ty to dobrze wiesz akurat. Jest z jakąś koleżanką w łóżku i tak dalej. I rzuci, jakby weźmiesz się jej majtki i tak wyrzucisz gdzieś, wiesz, za łóżko. I to jest wtedy seksownie. A wiesz, kiedy jest zboczenie? Kiedy te majtki się przylepią do ściany. Spotykają się dwie pchły. Jedna do drugiej mówi: ej, Soja, gdzie spędziłaś wakacje? Druga odpowiada: na Krecie. Są różne specjalizacje doktorów, prawda? Nie, lecie aligatory, drugi tam, nie wiem, małpy, misie koala. Ale jest też taka specjalizacja. Swoją drogą przekrna, ale to tego wymaga kurę ciężka na studiach, żeby ją gdzieś tam osiągnąć. Związana z pandami. Pandy, no takie misie. Wiesz, jak się nazywa specjalizacja? Jak się nazywa doktor, który leci pandy? Pan doktor. Presja mnie zabiła, k***a. Psych. Ale żona wzięła męża do pubu, jakiegoś tam restauracji wybrała, to taki pub, restauracja, bar, nie? No i idą i wchodzą, no i jest na wejściu, jest: dzień dobry panie, przyjmijmy, no, żeby nie też, nie konkretnie nie dawać, o kim jest ta historia, no tam panie Zdzisiu, nie? Że o, dzień dobry panie Zdzisiu, nie? Że wchodzi żona, zabrała swojego męża i mówi: o, dzień dobry panie Zdzisiu. Żona to trochę zdziwiona. Mówi: nie wiem, w sensie, że nie wiem, ciekawe skąd zna, ale bez większych jakichś domysłów, po prostu może nie wiadomo, znajomy ze studiów. Mówię. Zasiadają, dalej przychodzi kelner i mówi: o, panie Zdzisiu, co dla państwa dzisiaj? A on mówi, że coś tam, nie? Ta żona trochę zdziwiona, troszeczkę może zaniepokojona, nie? Po imieniu, tak? No, że tak, że kurde, skąd druga osoba, jakby rozmawiają z tej restauracji, to jakby mówi do po imieniu, nie? Z dzisiaj, nie? Do męża. No i podchodzą też tam do baru, podchodzą, tak tam płacą, rozliczają i też jest, że o, panie Zdzisiu, że to co zwykle. No to żona już bardzo zaniepokojona mówi, że co to jest za miejsce, nie? I że dlaczego tutaj wszyscy znają ciebie tutaj, nie? A on mówi, że to jakby przypadek wszystko, że to nawet muszą go z kimś mylić, nie? No i nic, i przychodzi... Przychodzi czas, kiedy wychodzi stripteaserka w tym pubie, tańczyć na róże. Się uśmiechasz, czy nie? I mówi, i wychodzi stripteaserka i nagle jest pytanie: to dla kogo dzisiaj taniec, nie? A nagle wszyscy klienci restauracji zaczynają tańczyć, Paweł zaczyna krzyczeć: dla Zdzisia! Dziś już chyba przerażony całkiem mówi, w sensie żona na niego już taka skrajnie zdenerwowana, mówi, że skąd w ogóle taki tutaj, dlaczego każdy go zna w tym miejscu, nie? I dlaczego każdy go łączy z takim tutaj wydarzeniem, nie? Jakie miało miejsce. Oczywiście się wypiera, ale nic to nie zmieniło, żona powiedziała, że wychodzą, oczywiście wychodzą z restauracji, wychodzą z pubu, no bo wiadomo, złapią taksówkę. Wsiadają taksówkarza, mąż oczywiście się tam wypiera wszystkiego i w taksówce jadą, taksówkarz się odwraca i mówi: on jest dziś już taki kurwy, to jeszcze nie wierzyliśmy.
Zrany. No freestyle, aż słyszałem kiedyś ten żart, ale... Obrzydliwe. Maćku, co jest niebieskie i nie jest zbyt ciemne? Jasny niebieski? Nie. Bardzo? Przychodzi pół baby do lekarza. Co pani jest? Ba. Co? Jezus, jakie głupie. Kobieta budzi się w szpitalu po operacji warg sromowych. Nie z jednym, a z dwoma bukietami kwiatków przy łóżku. Jeden i drugi. I przychodzi pani pielęgniarka. I pani po udanej operacji warg sromowych pyta się pani pielęgniarki. Dziękuję, ale dlaczego to są dwa bukiety róż przy moim łóżku? Pielęgniarka mówi, że jeden od męża, a drugi od brajanka z pediatrki w podziękowaniu za moje łóżka. Co, co? Drugi od brajanka z pediatrki w podziękowaniu za nowe łóżka. Kurde. O kurde. Stoją dwa rosoły. Jeden zasłony, a drugi firanki. Hej, dobra, po chwili dopiero zrozumiałem. Jak Pinokio dowiedział się, że jest drewnianym chłopcem? Coś z filtrem będzie na pewno. Został wyrąbany. Co wieczór nie miał mu się rękę. Ale drogo. Okropne, ale śmieszne. I on tak szybko mówi, co wieczór nie miał mu się rękę. Patrz, Kofi. Co? Piję? No już uśmiechałeś się. No już bardziej po tym, z waszej reakcji bardziej niż z tego. No słuchaj. O, na zdrówko. Co grają Węgry? Węgry Birds? Taki belgaba, co? O Jezu. A rozprawa sądowa. Bardzo poważna sprawa, jakaś nagle na salę wbiega dwóch takich mega zdyszanych facetów. Także już jak wiesz, mega oddychają. I sędzia mówi, panowie biegli, a oni, nie, świadkowie. Przepraszam. Ale zasuszyło, co? Okropne, ale zasuszyło. Okropne. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła. Mama. Aj. A wiesz, jak szybko dostarczają jedzenie w Meksyku? Na czos! Dance nie mówi title. Okej. Że ma zatańczyć jakby tytuł? No. No. Shreka. Nie, coś z seksem musi być. Seks w Wielkim Mieście? No, seks w Wielkim Mieście. Seks w Wielkim Mieście. A na przykład jak... Seks. Wielkie miasto! Wiesz, dlaczego roboty się nie stresują? Bo mają nerwy ze stali. To świetne. Czemu w kinie stoi 17 blondynek? Były. Bo Fury jest 18. Jany Kowalski idzie przez park i się zatacza. Zderza się o jedno drzewo, mówi przepraszam pana bardzo, idzie dalej, uderza w kolejne, mówi o Jezu, przepraszam pana bardzo. I zdarza się to jeszcze kilka razy i w końcu taki pijany i poobijany siada na ławce i mówi poczekam aż ta hołota przejdzie. Co? Że siada na ławce i mówi... Yo. Słuchajcie, z racji tego, że nie możemy rozśmieszyć Karo, robimy oficjalny challenge. Kto rozśmieszy Karo, po kolei będziemy próbowali, ten wygrywa odcinek. Karo, jesteś rękawiczką? To jest do mnie pytanie? Bo chciałbym wsadzić w ciebie kilka palców. O, miło! Udało się chyba, co? To było dla odcinka. No to był żart, tak? Mario Merit. W tego przypadku wyciekamy cały ten żart, powiem, że jest stosowny po prostu. Co najdroga dla ciebie? No. Co najdroga dla ciebie? Nic.